W niedzielę 30 lipca w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach odbyła się akcja Krzyś Bezpieczna Podróż. Tego dnia każda msza święta była celebrowana w intencji kierowców. Księża zachęcali parafian do zachowania trzeźwości za kierownicą, a także namawiali ich do wrażliwości na ludzkie nieszczęścia i do empatycznych zachowań na drodze. Proboszcz parafii, ksiądz Lech Łuba, święcił pojazdy i błogosławił kierowców, życząc im bezpiecznej jazdy. Kierowcy otrzymywali też od swojego duszpasterza obrazki z wizerunkiem świętego Krzysztofa, patrona kierowców, a od funkcjonariuszy policji zamiast mandatów informatory i różnego rodzaju gadżety. W dzień świętego Krzysztofa nie tylko księża i policjanci, ale też przedstawiciele pozostałych służb mundurowych nie upominają, lecz apelują do kierowców o bezpieczną jazdę. Od kilkunastu lat tego dnia duchowni oraz mundurowi w całej Polsce przypominają, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych. A święty Krzysztof ma nam przypomnieć, że jako podróżni mamy pamiętać o drugim człowieku, który też podróżuje i jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy pomóc mu w nieszczęściu. Czy pamiętamy o tym? Koniecznie. Nie, to różnie. Różnie, różnie. Różnie, są i uprzejmi, tak. Zdarzało się Państwu, żeby komuś pomóc albo ktoś Państwu? To znaczy, jakie zdarzenie na drodze? Tam może zapytać, ale że pomoc jakaś tam była konieczna, potrzebna, to nie. Użytkownicy dróg, oczywiście ci, którzy stwarzają zagrożenie, nie unikną kary. Na łagodne traktowanie mogą w dzień świętego Krzysztofa liczyć tylko sprawcy drobnych drogowych przewinień, ale kodeks drogowy nie przewiduje mandatów za brak kultury na drodze. To zależy od naszej dojrzałości, wrażliwości i wartości, jakie wynosimy z domu. A z tym, jak oceniają sami kierowcy, nie jest najlepiej. Czy musi tak być? Jest grupa osób, która rzeczywiście jest kulturalna na drodze, stara się być, ale jak zauważamy, nie tylko młodzi kierowcy, ale i część starszych po prostu nie są uprzejmi. A ogólnie jeszcze... mówiąc, różnie to bywa. Chyba tego czasu potrzebujemy. Jeszcze trzeba masę pracy na to włożyć, żeby naprawdę stało się coś, ale już ze względu na sędziwy wiek my chyba tego nie doczekamy.